Dopalacze są tanie, łatwo dostępne i na koniec modne. Ci, którzy po nie sięgają po raz pierwszy, robią to z ciekawości. Potem jest uzależnienie i wystarczy kilka miesięcy, by problem stał się na tyle poważny, że trzeba szukać pomocy w ośrodkach leczących uzależnienia, a kolejki do nich są bardzo długie. Trzecie liceum ogólnokształcące było gospodarzem debaty „Dopalacze niszczą życie”. Słuchaczami byli uczniowie. Mówili do nich dorośli, którzy wiedzą, jak groźne są narkotyki nowej generacji. Dopalacze robi się z najróżniejszych substancji, tych podstawowych jest około 400. Z nich można uzyskać 14 tysięcy różnych środków. W 2013 roku zarejestrowano 81 substancji niewiadomego pochodzenia. W tym roku już 115. W trakcie debaty Agnieszka Podfigurna z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej mówiła m.in. o wynikach badań, które pokazują, że młodzież ma dużą wiedzę o dopalaczach. Mniej wiedzą rodzice. Marzena Kasińska z Komendy Miejskiej Policji uświadomiła młodzieży, że posiadanie dopalaczy, sprzedaż, częstowanie innej osoby jest zagrożone karą więzienia. Wiele mądrych słów powiedział Piotr Adamiak, reprezentujący Monar. Podkreślał, że nie ma bezpiecznych narkotyków. Każdy uzależnia. W przypadku dopalaczy jest jednak jeden, ale brutalny plus. Te narkotyki uzależniają bardzo szybko, dlatego też szybciej zażywający je trafi do szpitala czy ośrodka leczącego uzależnienia. Błogosławieństwem jest to, że trafiają tak szybko, no bo jest wtedy większa szansa dla nich, że jakoś się to ogarną i że udaje im się z tego wyjść. Dopalacze są tanie, łatwo dostępne i modne. Ludzie sięgają po nie z ciekawości, bo chcą poczuć się inaczej, lepiej. Wśród uzależnionych są bardzo młodzi ludzie. Do ośrodków trafiają nawet gimnazjaliści. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, ale długoterminowa. Wspieranie miejsc, takich jak na przykład ja, tak właśnie alternatywę, czyli miejsc, gdzie młodzi ludzie mogą przyjść, porozmawiać o swoich problemach, dać się czymś, spotkać się z dorosłymi, którzy potrafią z nimi rozmawiać, którzy są dla nich w pewnym sensie autorytetami i pewnymi wzorami, bo w ten sposób ta młodzież się odwróci od dealerów. Uzupełnieniem debaty był pokaz filmu przygotowanego przez uczniów trzeciego liceum ogólnokształcącego. Za jego wykonania należą im się brawa.